Już teraz możecie zacząć generować swoje życiorysy naukowe za pomocą kilku kliknięć na naszej stronie edoktorant.pl. Jednak, aby korzystać z generatora, należy być zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli jesteście już zalogowani, kluczowe jest uzupełnienie swojego profilu użytkownika. Profil uzupełniamy według wskazanych sekcji. Pamiętajcie, aby uzupełniać wszystkie pola, tak aby Wasz życiorys naukowy zawierał wszystkie Wasze osiągnięcia. Po uzupełnieniu wszystkich sekcji wystarczy kliknąć generator CV na stronie głównej portalu. Dalsze kroki są naprawdę proste. Zaczynamy od wybrania jednego z pięciu dostępnych szablonów. Następnie wybieramy kolor, który najbardziej odpowiada Waszemu podobaniu. Zwróćcie uwagę, iż niektóre szablony stwarzają możliwość dodania zdjęcia, a inne nie. Kolejnym krokiem jest wybór interesujących Was sekcji, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w Waszym szytym na miarę życiorysie naukowym. Nie pozostaje już nic innego, jak wcisnąć przycisk Generuj. I voilà, Twój życiorys został wygenerowany w formacie PDF. Ostatnim krokiem jest weryfikacja wszystkich danych i udostępnienie Waszych życiorysów najlepszym jednostkom naukowym na całym świecie.